Dobra, dobra, kolejna postać, wczytuje się i uwaga! Let's go! Diabeł! Impka Golet! Dzisiaj, moi kochani, jako pierwsi w Polsce przedpremierowo przetestujemy wszystkie nowe umiejętności aniołów oraz demonów. Usiądźcie sobie wygodnie w fotelu, ponieważ nowych umiejętności jest aż 12, po 6 na każdą frakcję. Jeżeli uważasz, że diabły są lepsze, no to w komentarzu napisz emot ikonkę diabła, a jeżeli dołączasz do aniołów, napisz emotkę aniołka. Na początku musimy zdecydować, do której frakcji dołączamy. Albo do aniołów, albo do demonów. Może na początku polećmy grzecznie i wybierzmy aniołki. Wybieramy aniołki i proszę bardzo, mamy nowe, tematyczne, anielskie lobby. Mój brok stoi teraz u wrót niebios. I po lewej stronie, jak widzimy, mamy książkę z zaklęciami dla aniołów otwartą. Księga dla aniołów przez 16 godzin i 13 minut. Czyli po 16 godzinach będziemy mogli zmienić frakcję. Klikamy i uwaga, anioły! Kiedy przesuniemy palcem w prawo, mamy demoniczną księgę z umiejętnościami. Okej. Naciśnijmy znak zapytania, przeczytajmy, o co chodzi. Wydarzenie tymczasowe, loguj się codziennie, aby sprawdzić, czy jesteś aniołem, czy demonem. Otwieraj anielskie i demoniczne skrzynki, aby zdobyć specjalne nagrody. Odblokowywuj tymczasowe umiejętności wzmacniające wszystkich zadymiarzy. No i to mi się podoba. Więc pamiętajcie, logujcie się codziennie. Nad przyciskiem graj znajdują się nowe anielskie stardropy. Za każdym razem, kiedy wygramy mecz przypisany do anielskiego stardropu, odblokowujemy nową umiejętność. Zanim odblokujemy wszystkie anielskie umiejętności, chciałem wam przypomnieć, że organizuję dla was konkurs, w którym do zgarnięcia jest anielska Max. Wystarczy, że zalogujecie się do gry i w sklepie z przedmiotami macie aktywny kod Farel. Następnie w sekcji komentarzy napiszcie dowolny komentarz, no i strzelcie łapeczkę w górę. A tutaj wam się wyświetla zwycięzca ze wczorajszego odcinka. Gratuluję. No to otwieramy pierwszego anielskiego stardropa. I uwaga, o, musimy w niego uderzać. Przytrzymać musimy palcem, dobra, i poszło. Co? 100 błyskotek? To niezły drop. Ale zaczyna się magia i uwaga, anielska bariera. Zadawane obrażenia zapewnią tarczę, która staje się tym silniejsza, im więcej obrażeń zadajesz. O kurcze. Nowe wyposażenie mamy już odblokowane. Wybieramy Piperkę Atenę i lecimy. Sprawdźmy, jak działa tarcza. Jak widzicie, wokół mnie sypią się jakieś trójkąciki i pod moją postacią też jest zaznaczone, że posiadam tarczę. To chyba jest informacja dla mnie. I tak, uderzyłem ziomka i odzyskałem 600 tarczy. Dostał! Ej, to jest mega kozackie. Patrzcie, bomba. 1300. 2000. Bomba. Nie trafiam. Kurczę, niedobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze wkręcimy mu, wkręcimy mu. Bomba. Dwa koła. Dwa koła dalej. Uderzam. Podbijam ulti. Przeskakuję. Ładnie. Nie zbił mi tarczy na szczęście. Trafiam. Trafiam. Taką Piperką to teraz można grać. Za każdym razem, kiedy uderzymy, odzyskujemy życie. Coś pięknego. Dobra. I uwaga. Jakiś taki potężny damage dajmy. Uderzymy za 4 koła, to odzyskamy 1000 HP. Czyli przecież licznik 1 do 4, tak? Strzał. 1200 HP. Coś pięknego. A jak uderzymy w wieżę, to odzyskamy HP? Tak! Możemy sobie nabijać HP, uderzając w wieżę ośmiobitowca. Wow! To będzie mocne. Odblokowujemy drugi. I uwaga. 100 monet. I do tego... Aha! Pierwsza karta z trzech potrzebnych. Odblokuj następną umiejętność. Okej, wszystko jasne. Myślałem, że za każdy wygrany mecz otrzymamy nową umiejętność. A tutaj musimy otworzyć troszeczkę stardropów z umiejętnościami. Okej, wszystko jasne. Otwieramy kolejny i... 3 na 3. Wow! Promienny dotyk. Zadawanie obrażeń generuje aurę, która leczy ciebie i anielskich członków twojej drużyny. Ciekawe. No to lecimy. Zaatakujmy jakiegoś ziomka i zobaczmy tą aurę. Strzelam! Okej. Okay. O! Spójrzcie, kiedy atakuję i trafiam oczywiście w cel, kiedy uderzam w skrzynki, też odzyskuję HP. Czy wy to widzicie? Jak zaatakuję przeciwnika, to wokół mnie pojawia się aura oraz jak... Uderzę w skrzynkę, to też pojawia się wokół mnie aura. Czekaj, Farel. I strzał. Dostał, pięknie. 300 odzyskane. Najbardziej interesuje mnie to, czy moja aura staje się silniejsza w zależności od posiadanych power cubesów. Idźmy na początku dostać damage'a. Okej, okay, dostałem i leczę się na pierwszym power cubesie po 274. No to teraz będziemy mieli 3 power cubesy i zobaczymy, czy leczymy się więcej. Bomba. Tak. Im więcej power cubesów, tym mocniej się leczymy. Zarąbiście.
5 na 6, uwaga! 6 na 6! Kolejna karta odkryta w księdze. Odrodzenie. Zamiast zostać pokonanym, twój zadymiarz odpycha wrogów i staje się nietykalny na krótki czas. Od razu lecimy na środek brokiem, tak aby paść. Zobaczymy, czy faktycznie uchroni nas przed śmiercią nowa umiejętność. Bomba, bomba, bitka z Bibi. O kurczę, wygrałem bitkę z Bibi. Z Rose'ą raczej przegram, ale chodź. Chodź powalczyć, chodź. No dawaj, 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 dawaj. Okej, padam i uciekam faktycznie. Miałem jeszcze 1 HP przez sekundę. Na pewno będzie to pomocne, ale jak widać mnie nie uskrzydliło. Sprawdźmy, czy drugi raz ta umiejętność działa. Wjeżdżamy w tego bula, gdzie on jest? A tutaj, raz, dwa, trzy. No, uderz mnie! Tak, działa drugi raz, patrzcie. Ale numer, odskok. Ja latam! Fajne! A myślałem, że będzie działało tylko raz. Dobra, niech zbiją mnie po raz kolejny do 0 HP. Okej? Dobra, rozumiem. Czyli jak się odrodzimy, mamy jeszcze jedną szansę. Ale jeżeli jeszcze raz nas zabiją po tej szansie, niestety przegrywamy. Wow! Co on tak długo się wczytuje? Im dłużej się wczytuje anielski Star Drop, tym większa szansa na jakiś dodatkowy Star Power albo gadżet. Fajnie. Ten puściutki, bo szybko się wczytał. Kolejny. Też szybko. O, coś będzie. Ikonka, dobra. Tutaj może być też ikona albo skinek. Gold. Tutaj pusto raczej chyba. Spray. Tutaj bardzo pusto. Kasa. I uwaga, nowa karta. Chmurka oraz nowa karta. Porażenie. Strzelasz promieniami światła, które zadają wrogom obrażenia i spowalniają ich. O kurcze. No i dobra, jak włączyć tego pioruna? On się sam włącza. Patrzcie, ja nic nie robię kompletnie, tylko chodzę. A pioruny same się włączają. Dobra, podejdźmy do skrzyni. Zobaczmy, czy możemy ją tak utworzyć. Tak. Bez atakowania? No, co jest? Patrzcie, jak stoję na skrzynce piorun, nie chcę uderzyć, czemu? O, jak odejdę od skrzyni dopiero. Oszustwo. Jeszcze raz staję na skrzyni, sprawdźmy. Dobra, teraz się udało, o co chodzi? Piorun miał laga? Nie, faktycznie teraz nie atakuje. Czyli musimy się ruszać, żeby piorun strzelał. Ale bajer. Dobra, a jak uderzymy w przeciwnika, to też leci jakiś dodatkowy piorun? No wiadomo, to jest mój piorun ze skinka, ale tak, poza tym to nie. Mega fajne! Dzięki takim piorunom w jakiejś ostatecznej bitce można w łatwy sposób wygrać, ponieważ możecie zadać jeszcze jeden ostateczny damage, 250 HP, chodź tu chamie! Ja z nim jadę teraz. Okej, okej, dobijamy, dobijamy! Poskakuj, poskakuj! Let's go! Dobra, przeżyłem. Dobra, ulti w niego. Dobra, chodź wariacik, muszę cię zabić z tego pioruna. Raz, dwa, trzy i piorun, 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 strzelaj! I teraz, 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 250 HP, no atakuj! Nie wiem, czemu był taki lag, ale... A, drugie miejsce, no świetnie, myślałem, że pierwsze. Żeby odblokować następną umiejętność, musimy otworzyć aż 15 anielskich Star Dropów, sporo. 500 golda. Kolejna karta to... Wstąpienie. Zapewnia przyspieszenie ruchu, które zwiększa się za każdego anielskiego członka drużyny. Wybrałem Franka i zobaczmy, czy faktycznie szybciej biega. Zdecydowanie szybciej. Spójrzcie, wokół mnie pojawiły się skrzydełka, które mnie teraz niosą. Coś fajnego. Coś pięknego. Dobra, jazda z wami, nopki. Raz, dwa, trzy, ulti. Bomba, bomba, bomba. Ta umiejętność na pewno się przyda w tworzeniu jakiejś zwariowanej drużyny. Teraz potrzebujemy 24 anielskie Star Dropy otworzyć. Co jest? Let's go. O, będzie kozak? Tylko spray. O, kolejny kozak. Skinek. Błyskotki. I mamy to, mamy to. Dawaj coś na koniec fajnego. Nie wiem, co mam powiedzieć. Za to odblokowujemy nową kartę. Serafin. Przywołujesz anielskiego sojusznika, gdy członek twojej drużyny zostaje pokonany. Sojusznik jest silniejszy, jeśli pokonany członek drużyny był aniołem. Okej. I w ten oto sposób odblokowaliśmy całą świętą księgę aniołów. Czas przetestować ostatnią umiejętność.
Jestem w drużynie spoko. Poko jest spoko, ale nie jest aniołem. Więc mój sojusznik nie będzie silniejszy. Ale ja bym poszedł teraz paść i zobaczyłbym, czy kiedy ja padnę, to sojusznik się pojawi. Dobra, bijcie mnie panowie, halo, co jest z wami? Dawajcie, dawajcie. No zaraz was tutaj wyjaśniam. Pyk, nie trafiam. Dobra, dawaj, 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 Rosa, jedziesz. Padłem. I co? Gdzie jest sojusznik? Poko jest po prostu za daleko. Idzie, idzie sojusznik, patrzcie. Normalnie zbliża się duszek. Ma prawie 4000 życia, już troszeczkę mu życie spadło. Pewnie miał 6k, jak startował. Ja muszę uciekać, bo chciałbym, żeby Poko padł, żebym od Poko dostał sojusznika. Dawaj, 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 Barley, zabij go. Dobrze, dobrze. Jest i sojusznik. Siema, sojusznik. Dobra, ult na Rose. Go, 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 go. Uciekam, uciekam, uciekam. Nara. Teraz, teraz ja padam. Dawaj, padaj, 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 padaj. No pokonaj mnie, Rosa. Dobra. I mój Poko teraz wygrywa gierkę. Ej, gdzie jest sojusznik? Halo? Padłem przecież. Czyli co, sojusznik pojawia się tylko raz na mecz? Średnio trochę. Dobra, Poko powinien paść, Poko powinien paść. Dawaj, padaj, Poko i zobaczymy, czy będzie sojusznik. Tak? Nie no, pojawił się sojusznik, o co chodzi? Aha, sojusznik tylko mnie leczy i to bardzo szybko mnie leczy, spójrzcie na to. Okej, okay, teraz się pojawiło dwóch sojuszników leczących. Czyli rozumiem, że pewnie w klasie diabelskiej będą sojusznicy atakujący, skoro w aniołach są leczący. Bardzo fajna umiejętność, 10 na 10. Teraz przyszedł czas na demony. I proszę bardzo, teraz Brock stoi u wrót piekieł. Tak wygląda demoniczny Stardrop. Naprawdę wygląda to hipnotyzująco, jakby za chwileczkę nas miało coś wciągnąć do telefonu. Otwieramy. O kurcze. Jakie pentagramy. Uwaga. Kolejny opening. Na razie po 100 golda i mamy to. Przywołanie chaosu. Przywołuj impy, gdy pokonasz wroga. Przywołujesz więcej za każdego demonicznego członka drużyny. O proszę, ciekawe. Mandy idealnie wpisuje się w tą scenerię, więc nią zagrajmy. Zobaczcie, za nami się ciągnie taka złowroga łuna demoniczna. Jest fioletowa, a myślałem, że to będzie bardziej taka jakaś ognista łuna, no ale nieważne, mamy spajka. Raz, dwa, trzy i po spajku. I mamy pierwszego impa, który... Ej! Ej! No i pokonała mi impa. Świetnie, dobra. Mój damage ult! Puu! Jeden imp! Wjeżdżasz z tego bula. Dobra, drugi imp! Aj, nie zdążyłem go pokonać, okej. Okay. Mamy drugiego impa, ale widzę, że wraz ze wzrostem power cubesów nasz imp nie zyskuje więcej HP. Dobra, po ile on bije? Po 600. Ulti! Dawaj, dawaj, impa, dampaj, dawaj! I ten imp teraz atakuje Daryla! Daryl ginie od impa! Daryl ginie od impa, czy nie ginie? Ginie! Tak jest! Imp go skończył! Piękna sprawa! Zarąbiste. Mi się mega podoba. Coś mi się wydaje, że demony będą lepsze. Czas na kolejny opening. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. Nic ciekawego. Ale za to nowa karta wpada i uwaga, karta chaosu. Wysysacz. Ranienie wrogów tworzy energię, która leczy ciebie i demonicznych członków drużyny. No spoko, ale chyba raczej tego nie będziemy testowali. Lecimy dalej. Kolejny opening. Raz. Dwa. Nic ciekawego. Dajcie jakiegoś fajnego, demonicznego Stardropa. Mocnego, takiego, żeby wypadła skórka. I uwaga. O, dzieje się, widzowie. Mamy to. 500 golda. Brudna forsa tak zwana. O, fajna ikonka. Mamy też nową kartę. I uwaga. Zemszczenie. Gdy wróg cię pokona, zadajesz potężne obrażenia okolicznym wrogom. No i to mi się podoba, testujemy. Teraz tak się zastanawiam, że prawdopodobnie ta umiejętność ma tylko sens wtedy, kiedy gramy tryb duo albo jakieś trójki. Bo w trybie solo, gdy zginiemy, pokonamy oponenta, ale i tak już zginęliśmy, więc to nie zmienia naszego wyniku. Dobra, raz, dwa, trzy. Dawaj, dawaj, chcę paść, o mam mało HP. O mam mało HP, bij mnie, tak jest! I tak, pokonałem chłopa, spójrzcie, lewy górny róg, ale nie było widać w jaki sposób. Więc zagrajmy jeszcze raz. Jestem ciekaw, jak mocny damage jest po mojej śmierci, więc postarajmy się teraz paść jakoś tak fajnie. Szybko, szybko, padaj, padaj, Faral. Padaj, padaj, tak jest, uwaga, uderza, 2000! Ej, 2000! No, to tak trochę średnie jak za śmierć
będąc demonem. Ja bym uderzył tak chociaż z 5k damage'a. Co prawda jest to bonus do śmierci, no ale uważam, że jest za malutki. Bo sami dobrze wiemy, że diabły są przebiegłe, więc powinien być troszeczkę mocniejszy. Opening! I dzieje się, dzieje się, dzieje się. Okej, płomyk. Dodatkowo trafiamy kartę. Łakomstwo. Tak jest. Obżarstwo i łakomstwo, widzowie, to grzech. Po pokonaniu wroga pojawia się kostka mocy. Fajne! Ej, naprawdę fajne. I załóżmy, gramy sobie tryb napad albo tryb nagroda i możemy dzięki temu zwiększyć swoją przewagę. Fajne. Wziąłem Franka bez głowy, czyli idealnie wpasuje się w klasę demoniczną i postarajmy się na nim zrobić jak najwięcej fragów i zdobyć jak najwięcej power cubesów. Okej, tutaj są leszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Biorę. Poczekajmy na HP, HP. Dobra, patrzcie na to. Jazda! Nara leszcze! Raz, dwa, trzy! Leżycie! Już mam 11. Coś pięknego. Trafiam czy nie? Trafiłem! Dobijam! Tak! I dwa power cubesy. Pięknie, ale to mnie chyba ten Biggie dobił. I no niestety, nie wypadł mi dodatkowy power cubesik. Mam 17 power cubesów. Zaraz wykręcimy jeszcze lepszy wynik. Uwaga. Cofam. W sumie, czego ja się boję? Jak mam 17. Raz! Dwa! Leży! Okej. Edgar schodzi na hita. Jeden, dwa power cubes. Dobra, bo już byłem obrażony, że tylko jeden wypadł. Nie robi kont wszystkich! Porobi! Porobił. Myślałem, że wykręcimy wynik chociaż 30. Ale to jest prawdziwa demoniczna moc. 10 na 10. I mamy kartę kolejną. Furia. Zadawanie lub przyjmowanie obrażeń przyspiesza twój ruch. Czyli tak naprawdę biegamy cały czas szybciej. Fajne, ale raczej chyba nie będziemy testować. Uwaga, diabeł wyskakuje, widzowie, zamykać oczy. I jest! Czyli można trafić nowe postacie. Ale fajne, trafiliśmy biz demonicznego stardropu. Tutaj będzie teraz gold. A ikonka jednak. Słabo. Dobra, kolejna postać, wczytuje się i uwaga! Let's go, diabeł! Ipka Colette! Ej, fajna. Dobra, w końcu Colette ma fajnego skina. Pomimo tego, że wygląda jak zawsze, no to w tych czerwonych barwach jest fajna. I generalnie te przełamanie dwóch światów, niebios i piekieł, wygląda fajnie. Czyli udało nam się trafić nową postać, nowego skina i uwaga, co teraz trafiamy? Diabły chyba są lepsze! Kolejna postać i uwaga! Demon Ems! Dobra, ej! Wygląda mega mocno. Naprawdę to jest taki jeden z bardziej creepy skinów w tej grze, pomimo tego, że ta gra jest taka cukierkowa. Oczywiście wszystkie skiny przetestujemy w następnym odcinku, więc się nie martwcie. Zrobimy ranking od 1 do 10 wszystkich skinów. Ale to oczywiście nie dzisiaj. Lecimy dalej. Dobra, w końcu coś oddało. I najśmieszniejsze jest to, że diabły bardziej oddały niż anioły. Coś w tym jest, widzowie, że te diabły kurcze kuszą. Ale nie, my się nie damy skusić. Ja chyba wybiorę w ogóle frakcję na początku aniołków, żeby tutaj nie zapeszyć gierki. Dwa ostatnie. Raz. I ostatnia karta odblokowywana. A co w niej jest? Demoniczny ogień. No i to mi się podoba, brzmi nieźle. Zyskujesz przyspieszenie ruchu i pozostawiasz za sobą ognisty ślad. Tak jak Amber, rozumiem, który zdaje obrażenia wrogom. I w ten sposób ukończyliśmy dwie księgi: Świętą Aniołków i Przeklętą Demonów. Cały czas podpalam teren. Tak, czy wy to widzicie? Ja cały czas podpalam teren. Ja nie muszę nic robić i ja zadaję tak po 360 damage, ale kiedy stanę na skrzynce, bo to jest nielimitowany damage. Spójrzcie na to, ja będę Karla gonił. Tylko chodź tu, Karl, spalę cię, chamie. Dobra, jednak nie, żartowałem. Żyję. Nie chcę wam nic mówić, ale mam kilka pomysłów na fajny challenge. Wygrać grę ganiając innych i ich podpalając. Dawaj, tego kruka trzeba zdeptać. Chodź tu, chamie. Gdzie uciekasz? Łapię cię. Mam go.
Tak jest, zgnieciony. Dobra, ale teraz pytanie. Czy im więcej Power Cubesów na moim koncie, tym mój ogień piekielny jest silniejszy? Sprawdźmy, po 360 biłem? No nie. Cały czas zadajemy ten sam damage, tylko że tutaj w tym przypadku, jak stoimy na skrzynce, no to oczywiście ten damage się kumuluje. No chodź, 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 Daryl, chodź! Ja w ogóle ci nie będę bił, stary! Ja w ogóle... Ale kasztan. Dobra, Squeaka zdeptamy, widzowie! Squeaka deptamy! Ogniem piekielnym, chodź tutaj! I... No i pada, i pada! Coś pięknego, 11 na 10 umiejętność. I nie wiem, jestem rozdarty. Nie wiem, do jakiej drużyny najchętniej bym dołączył. Ale mam nadzieję, że wy już wiecie i że określicie swój wybór emotką, aniołka albo diabełka w komentarzu pod tym filmem. Na dzisiaj to było tyle. Subskrybujcie kanał, ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już jutro, trzymajcie się, pa pa!